to jest bardzo obszerny obszar, który musi być objęty pracami. Dzisiaj w trakcie konferencji na ten temat rozmawialiśmy. Została powołana specjalna komisja przez Ministerstwo Zdrowia. W trakcie prac tej komisji będzie przygotowana nowa ustawa dotycząca badań klinicznych i ona do końca roku ma być przygotowana i miejmy nadzieję, że ona wszystkie aspekty objęte tą ustawą. Bardzo istotną kwestią jest obniżenie barier administracyjnych. W raporcie wielokrotnie było wskazywane, że te bariery administracyjne powodują zmniejszenie ilości badań klinicznych w Polsce, że to są ogromne trudności, ażeby można było rozpocząć badanie kliniczne i stajemy się mało konkurencyjnym krajem w stosunku do innych. Również w świetle nowego rozporządzenia bardzo istotne będzie ustosunkowanie się do kwestii komisji bioetycznych. Czy to ma być jedna centralna komisja, czy to będzie kilka komisji. W tej chwili mamy kilkadziesiąt komisji, muszą one pracować według ustandaryzowanych procedur. Uczestnicy pracujący w komisjach, członkowie komisji bioetycznych muszą być wyszkoleni, tak samo muszą być szkoleni. Jedna centralna komisja, jeżeli byśmy chcieli, planowali przeprowadzić około 1000 badań klinicznych w Polsce, a nie, widać, nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy tego robić, miałaby około 4 decyzje do podjęcia w ciągu jednego dnia, więc to jest bardzo duży problem. No i te decyzje muszą być podjęte i opracowane, czy jedna komisja, czy kilka, czy kilkanaście.